Była frajda z jazdy, ja tam lubię takie kręciołki, to jest coś ciekawego. Pod kibiców, było bardzo dużo kibiców, dlatego było bardzo też również fajnie. Odcinki super, najbardziej mi się podobała Cytadela. Była bardzo techniczna, brudna, było wszystko na tym odcinku, sucho, mokro, świetny odcinek. Służewiec mniej mi się podobał, tam było dość dużo prostych. Natomiast jeśli chodzi o wynik, to po dwóch odcinkach mieliśmy czwarte miejsce i Karowa była na wyciągnięcie ręki. Wyjechaliśmy na Bemowo, gdzieś tam w miarę pewni, że na tą Karową się dostaniemy. I niestety chyba padła pompa paliwa, samochód zaczął przerywać. Jechałem półtora okrążenia, 30 na godzinę i straciliśmy ponad minutę. Także mieliśmy zapas chyba 7 czy 8 sekund nad piątym zawodnikiem. Praktycznie nie do stracenia na tak krótkim odcinku. No ale co mam powiedzieć, no taki los i zabrakło może 1,5 kilometra, żeby wystartować na upragnionej Karowej. Powiedz, jakie plany na przyszły sezon? Plany na przyszły sezon, no nie mogę powiedzieć, bo nic nie jest pewne, natomiast mam nadzieję, że tutaj jak zrobicie zbliżenie na firmę i na traktor, im więcej się tych tutaj maszyn sprzeda, tym bardziej możemy liczyć, że być może wsiądziemy do jakiegoś innego samochodu. Ale no, jest dopiero koniec tego sezonu, nie jest nic potwierdzone, oczywiście rozmowy jakieś prowadzimy. Jak tylko coś będziemy wiedzieć, to na pewno się podzielimy. To zapytam inaczej, co by było twoim marzeniem na przyszły sezon? Marzeniem osiągalnym, bo nieosiągalne to są duże, osiągalny to był samochód klasy R2. Czy taki samochód będzie? Zobaczymy. Ale jest to, mówię, krok do przodu, który jest realny, to jest samochód klasy R2. Ale zobaczymy. Jeśli nie, zrobimy wszystko, żeby naszym tylnie napędowym BMW nadal dawać frajdę kibicom w przyszłym roku.